pomagamy i chronimy. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska. Pomagamy i chronimy, jak co poniedziałek przed godziną 10 na antenie Radia RDN Małopolska. My na chwilę przeskoczymy w czasie do 25 listopada. Wówczas Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet, Dzień Białej Wstążki. Kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet, zwana także kampanią Białej Wstążki. Jest to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. A dziś w studiu Kamila Kabat, przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego w Tarnowie oraz zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum, podinspektor Robert Kozak. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, akcja społeczna przeciwko przemocy Biała Wstążka, organizuje ją Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Do akcji też włączyła się tarnowska policja. Biała Wstążka po raz kolejny w Tarnowie. Na przemoc trzeba reagować i tegoroczna kampania odbywa się właśnie pod hasłem Pomoc dziecku krzywdzonemu. Ale zanim przejdziemy do samego hasła, powiedzmy może parę zdań o samej akcji. Ja tylko przypomnę, że ona została stworzona przez mężczyzn i do mężczyzn i jest przede wszystkim tam do mężczyzn skierowana. A celem to co? Rozpoznanie, dyskusja właśnie na temat przemocy. Dokładnie. To jest, celem akcji też jest dotarcie do społeczeństwa z informacją na temat, co to jest przemoc i gdzie można szukać pomocy specjalistycznej, dotarcie z taką informacją, jakie są formy pomocy i wsparcia. I jak tej przemocy przeciwdziałać? Na ten temat dziś w audycji Pomagamy i Chronimy będziemy tutaj wspólnie rozmawiać. Zatrzymajmy się na chwilę nad tematem właśnie tegorocznej akcji, a dokładnie hasłem Pomoc dziecku krzywdzonemu. No właśnie, jak rozpoznać i jak pomóc temu dziecku pokrzywdzonemu, krzywdzonemu? Symptomy dziecka krzywdzonego są naprawdę bardzo różne. Najprościej tak zaobserwować przemoc fizyczną, tak, bo to są ślady na ciele. Natomiast przemoc to nie tylko przemoc fizyczna, tak, to jest również przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna, zaniedbanie, tak. I tutaj rozpoznanie tego, czy dziecko doświadcza tej przemocy, jest już trudniejsze, tak? Bo tego nie zobaczymy bezpośrednio, tak? Są pewne symptomy, którym możemy próbować jak gdyby wyłapać, tak? W zachowaniu dziecka. To mogą być dzieci wyciszone, tak? Zamknięte w sobie, ale to mogą być dzieci bardzo agresywne, tak? W swoim zachowaniu, dzieci, które się samookaleczają. I tak naprawdę, żeby dotrzeć do tego dziecka, to najważniejsza jest rozmowa, tak? Czyli podjęcie jakiejś relacji z tym dzieckiem bliższej i spróbowanie wysłuchanie tego dziecka. Stąd też w diagnozie bardzo ważne są umiejętności właśnie rozmowy z dzieckiem, przeprowadzenia takiej rozmowy i umiejętnej interwencji. Stąd też podczas kampanii Biała Wstążka skupiamy się właśnie na tym, żeby te kompetencje, te umiejętności zdobyć, tak? Stąd też zorganizowana będzie konferencja, która jest dedykowana wszystkim przedstawicielom instytucji, które są zaangażowane w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy. W konferencji będą brali udział przedstawiciele Centrum Usług Społecznych, Policji, sądów, kuratorskiej służby sądowej, przedstawiciele tarnowskich żłobków, przedszkoli, szkół średnich, szkół podstawowych. I właśnie na tej konferencji będzie można jak gdyby wysłuchać wykładu na temat właśnie objawów, symptomów też dziecka krzywdzonego, posłuchać, jak reagować w takiej sytuacji, jakie są metodyki pracy z takim dzieckiem i jak podjąć skuteczną interwencję. Panie Kamilo, jak jesteśmy przy tej konferencji, to powiedzmy dokładnie kiedy, gdzie i o której godzinie? Konferencja wraz z inauguracją kampanii będzie miała miejsce 4 grudnia o godzinie 9 w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej Słoneczne Wzgórza. Drodzy Państwo, pani Kamila mi powiedziała właśnie, że to jest najważniejsze, ale tutaj ta rozmowa, ale tutaj nie chodzi też o dzieci, ale również i o kobiety. Proszę mi powiedzieć, bo jest taki mit, że przemoc w rodzinie to sprawa prywatna i nikt nie powinien się wtrącać do tego, co się dzieje w rodzinie, co się dzieje w domu. Jak zmienić to nasze podejście do tego? Żeby dowiedzieć się, no może czasami coś widzimy, coś jesteśmy w stanie zauważyć, ale dochodzimy do wniosku, nie, to nie jest moja sprawa, to jest sprawa ich zamknięta, nie wyciągajmy tego na zewnątrz. No właśnie, to tutaj jest pan redaktor poruszył bardzo ważny temat, że przemocy domowej towarzyszy bardzo wiele mitów. Jednym z takich mitów właśnie jest ten mit, który mówi, że brudy należy prać w własnym mieszkaniu. Ale to jest oczywiście nieprawda. Jeżeli widzimy przemoc, to najważniejsze jest to, żeby na tą przemoc reagować. Szczególnie to, co powiedziała tutaj Kamila wcześniej, hasło tegorocznej kampanii, czyli pomoc dziecku krzywdzonemu. Bardzo istotne jest, żebyśmy reagowali na przemoc wobec dzieci, które są z zasady bezbronne i same się w tej sytuacji nie obronią. Ja chcę tutaj na ręce Kamili złożyć podziękowania, że 12 lat temu Centrum Usług Społecznych, wtedy jeszcze Tarnowski MOPS zaprosił tarnowską policję do współpracy przy tym projekcie. To jest bardzo ważna sprawa i tutaj chcę podkreślić na antenie, że bierzemy w tej akcji udział od 12 lat i będziemy w dalszym ciągu wspomagać tutaj Centrum Usług Społecznych, bo i temat jest bardzo istotny. Razem się tutaj uzupełniacie. Poza anteną z panią Kamilą rozmawialiśmy na temat pandemii koronawirusa. No i tutaj powiedziałam o bardzo ciekawym zjawisku, które występowało właśnie podczas pandemii koronawirusa. Okazuje się, że tutaj zgłoszenia na temat tej przemocy w rodzinach, w domu, tych zgłoszeń było mniej. Później nagle skończyła się pandemia, zaczął się wysyp tych wszystkich informacji, tych wszystkich zdarzeń. Dokładnie. Ludzie mogli wyjść z domu, zostały uruchomione w formie stacjonarnej szkoły. Służby społeczne też mogły działać w terenie. W związku z tym właśnie zaczęliśmy mieć kontakt z człowiekiem i mogliśmy wyłapać dużo sytuacji, które po głębszym rozpoznaniu okazywały się właśnie sytuacjami przemocowymi. Natomiast w momencie, kiedy ludzie byli zamknięci w domu, byli tak naprawdę odcięci od świata zewnętrznego, no jedynym możliwym gdyby komunikacją z takimi klientami były właśnie rozmowy telefoniczne lub przez inne komunikatory, ale to nie było bezpośrednio, tak? Więc ludzie też mieli mniejsze możliwości, tak, proszenia o pomoc, tak? A propos właśnie tego proszenia o pomoc, jesteśmy my świadkami, widzimy, że coś się dzieje niepokojącego. Jak wspierać takie osoby? No, my nie mamy tego doświadczenia. Co zrobić? Gdzie takie osoby mogą znaleźć pomoc? No, jeżeli nie chcą się one same zgłosić, my widzimy, że coś jest niepokojącego, to gdzie ja mogę się udać? Co zrobić w takiej sytuacji? Ja myślę, że pierwszorzędnie, jeżeli słyszę na przykład, nie wiem, w bloku, w którym mieszkam, odgłosy awantury, odgłosy być może bicia, krzyki dziecka, to tutaj najważniejszą sprawą jest już w pierwszej kolejności wezwać interwencję policji, tak? Może to być wezwanie anonimowe, tak? Nie muszę się przedstawiać, natomiast ważne, żeby zareagować, bo może w tym momencie i przez taką reakcję możemy uratować komuś życie lub zdrowie. Nie wstydzić się i nie bać, tylko dokładnie. Po prostu zadzwonić pod numer alarmowy. Dobrze, panie Robercie, dzwonię pod numer alarmowy. Ewentualnie mogę do swojego dzielnicowego, prawda? Co w takiej sytuacji, na przykład jak podejdę do dzielnicowego i zgłaszam mu, że pod tym i pod tym adresem, no mam obawy, że coś może dziać się niepokojącego. Co później? Jak wygląda dalej ta procedura? To znaczy tak, jeżeli chodzi o kanały kontaktu, to jest ich bardzo wiele. Też w tej chwili mamy kilka instytucji, ten katalog instytucji, które mogą pomagać, został ostatnio poszerzony. Natomiast jeżeli chodzi o interwencję policji, to oczywiście ten kontakt przez numer alarmowy 112 jest takim podstawowym. To, co pan redaktor powiedział wcześniej, to jest również kontakt ze swoim policjantem dzielnicowym, który tak naprawdę jest policjantem, który w większości tą procedurę niebieskiej karty realizuje. Wystarczy samo zgłoszenie, podejrzenie popełnienia przestępstwa czy podejrzenie stosowania przemocy i w tej chwili też katalog tej definicji przemocy został poszerzony, bo tutaj przez przemoc należy rozumieć zarówno tą przemoc, nazwijmy to w formie tradycyjnej, czyli w formie fizycznej, psychicznej, również ustawodawca od tego roku, od czerwca dodał tutaj przemoc ekonomiczną, czyli nierealizowanie tych obowiązków, jeżeli w szczególności chodzi o dzieci, finansowych, czyli po to, żeby zapewnić dziecku to bezpieczeństwo finansowe.
Następnie następuje interwencja policji. Tutaj w zależności od sytuacji, czy to jest sytuacja takiego bieżącego udzielenia pomocy, zareagowania na zagrożenie życia lub zdrowia, policjanci mają prawo już od kilku lat stosowania różnych środków i tutaj będę chciał za chwilę o tym powiedzieć, ale najważniejszym tym środkiem, który zapewnia bezpieczeństwo ofiarom na miejscu, jest zatrzymanie sprawcy. A czy ja jak zgłaszam, to zgłoszenie jest anonimowe? Tutaj oczywiście to zależy od tej osoby, która zgłasza. Oczywiście można się przedstawić i być świadkiem w takiej sprawie, natomiast można również zgłosić taką sytuację anonimowo. Nie wymagamy tutaj przedstawienia się, bo czasami tą osobą zgłaszającą może być po prostu zaniepokojony sąsiad lub zupełnie osoba obca, która widzi przemoc w danej rodzinie, bądź przemoc też na przykład na ulicy. To niekoniecznie musi być przemoc dokonywana w domu. Panie Robercie, mówił pan o tych rozszerzonych uprawnieniach policji, no to wróćmy, powiedzmy, co nowego doszło w tych rozszerzeniach. No ten rok obfitował w zmiany ustawowe, między innymi z dniem 15 sierpnia tego roku zmieniła się ustawa Kodeks Cywilny, także nastąpiły zmiany z ustawy o policji. Do tej pory policjanci mogli stosować środek w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego dla sprawcy i zakazu zbliżania się do tego lokalu. Taki nakaz był wystawiany natychmiastowo na miejscu bądź po zatrzymaniu sprawcy i on był natychmiast realizowalny. Nakaz taki trwa 14 dni. W tym momencie ustawodawca nam poszerzył tą możliwość stosowania kolejnych zakazów. Doszły nam zakazy w postaci zakazu kontaktowania się z ofiarą i tutaj mam na myśli kontakt zarówno osobisty, jak i kontakt na przykład telefoniczny czy mailowy. Zakazu zbliżania się do osoby, to jest bardzo ważne. Też tutaj ten zakaz jest wyrażony w metrach. Oraz zakazu wstępu na teren chociażby placówki oświatowej, tam gdzie dziecko pobiera naukę, bądź zakładu pracy. Również tutaj w takim przypadku policja ma obowiązek informować tę instytucję, przedstawiciela, dyrektora tej placówki o tym, że taki zakaz w stosunku do sprawcy został wydany. Mało tego, my oczywiście takie zakazy, bo one mogą być wystawiane łącznie lub oddzielnie, mamy obowiązek przynajmniej dwukrotnie w ciągu tych 14 dni kontrolować. Dodatkowo tutaj ustawodawca obwarował to sankcją, że w sytuacji, kiedy sprawca nie realizuje tego zakazu bądź go łamie, popełnia tutaj wykroczenie, za które naraża się na dodatkową odpowiedzialność za wykroczenie i taki sprawca jest zatrzymywany i następnie w trybie przyspieszonym doprowadzany do sądu. Drodzy Państwo, na chwilę przejdźmy do statystyk. Ja taką statystykę znalazłem z raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wynika, że we własnym domu przemocy fizycznej doświadczyło 15% respondentek w Polsce. W mieszkaniu innej osoby 16%. W szkole, to jest zatrważające, 18%. W sklepie lub restauracji 22%. Czyli ta przemoc fizyczna nie tylko w czterech ścianach, ale w restauracji, w sklepie, w otwartych pomieszczeniach, gdzie inni mogą zareagować, to aż 22%. Jak to wygląda u nas tutaj w regionie? Znaczy, pan redaktor tu poruszył kwestię przemocy. Oczywiście przemoc towarzyszy człowiekowi w różnych miejscach. Tutaj mówimy, zawężamy to pojęcie przemocy do przemocy domowej, czyli przemocy w stosunku do osób najbliższych i wspólnie zamieszkujących. Osobną kwestią, osobnym problemem jest przemoc rówieśnicza, do której dzieci doznają w szkole bądź w innych miejscach. Natomiast skupiając się na przemocy domowej, tutaj posłużę się statystyką Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W tym roku, czyli od rozpoczęcia tego roku do połowy listopada, mieliśmy wszczęte 304 procedury niebieskiej karty. I około rocznie mniej więcej tych niebieskich kart tutaj w regionie tarnowskim to jest 350 do 400 rocznie. Jest to bardzo dużo oczywiście, natomiast pokazuje to też inny trend, że ofiary coraz częściej zgłaszają ten problem, nie tylko do policji, zgłaszają również do pracowników socjalnych, zgłaszają do pedagogów, zgłaszają również dzieci w szkole taką przemoc. I zarówno policjant, jak i pracownik socjalny, także przedstawiciel służby zdrowia czy oświaty, w sytuacji, kiedy dociera do niego informacja o stosowaniu przemocy, nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek taką niebieską kartę sporządzić. Jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to w tym roku ta liczba ofiar to jest 450 osób. To jest o 450 za dużo oczywiście. Natomiast myślę, że w sytuacji, kiedy taka procedura zostanie rozpoczęta, to jest duża szansa na to,
że można się z takiej przemocy uwolnić. Ta liczba się zwiększa, zmniejsza na przestrzeni lat? Jeżeli bym miał to analizować przez ostatnie lata, to bywają tutaj zmiany, jeżeli chodzi o ilość niebieskich kart. Bywały lata, że tych kart było znacznie, znacznie więcej i rocznie tych kart dochodziliśmy już do liczby 500. Bywały też okresy, że było ich trochę mniej. To zależy od bardzo wielu czynników. Także okres pandemii był takim okresem wyjątkowym, kiedy obserwowaliśmy najpierw spadek, a później nagły wzrost zachowań przemocowych i nie tylko, bo zauważyliśmy też jako policjanci wzrost zachowań takich autodestrukcyjnych, większą ilość prób samobójczych i samobójstw. To są takie skutki negatywne również tego zamknięcia. Także przemoc domowa po okresie pandemii bardziej się uwidaczniała. Na koniec, bo zostało nam dosłownie tylko 60 sekund, nie wiem, pewnie się Państwo ze mną zgodzicie, bo rodzina, która doświadcza przemocy, jest w takiej chyba psychologicznej pułapce i członkowie żyją taką ciągłą nadzieją, że będzie lepiej i tak sobie myślą, że no postaramy się i wszystko się zmieni. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że jednak w perspektywie czasu to może się zmienić i jeżeli nie pójdziemy i nie poprosimy o pomoc, to możemy tkwić właśnie w tym zamkniętym takim systemie, odseparowanym. To jest właśnie kwestia tego, że często osoby, które doświadczają przemocy, zatrzymują się na zasadzie, inicjują procedurę niebieskiej karty, po czym osoba, która stosuje przemoc, zaczyna deklarować tak chęć zmiany. Tylko jak gdyby często jego działania zakończają się tylko na samej deklaracji. I to jest właśnie największym błędem, tak, że osoba mówi, że ja już nie będę się w taki sposób zachował, zrozumiałem swoje błędy, swoje zachowania, natomiast nic z tym nie robi. I ja jako osoba doświadczająca przemocy się wycofuję. Natomiast będzie zmiana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy osoba stosująca przemoc zaangażuje się w tą zmianę, czyli podejmie jakieś działania mające na celu właśnie nauczenia się postępowania inaczej, tak, zmiana swojego wzorcu zachowania. Potrzebna jest też zaangażowana osoba, która doświadcza tej przemocy, czyli też podjęcie jakiejś czynności, jakiejś pracy nad sobą, nad swoim zachowaniem, nad swoim myśleniem przede wszystkim. I tutaj jak gdyby warto skorzystać z szerokiego wachlarza pomocy specjalistycznej, której też jak gdyby miasto oferuje i oferuje bezpłatnie. Panie Kamilu, na koniec dosłownie w dwóch zdaniach na temat Dnia Walki z Przemocą tutaj wobec kobiet. Przypominam hasło tegorocznej kampanii Pomocy Dziecku Krzywdzonemu. Kiedy dokładnie spotykamy się, gdzie więcej możemy się dowiedzieć? Inauguracja 4 grudnia o godzinie 9. Natomiast cały czas tak naprawdę Centrum Usług Społecznych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w momencie, kiedy podejmuje pracę, czyli tutaj Ośrodek Interwencji Całodobowej, my w godzinach pracy przyjmujemy klientów indywidualnie, można się z nami kontaktować i na bieżąco można uzyskać pomoc i wsparcie. Kamila Kabat, przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego w Tarnowie, zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum, podinspektor Robert Kozak byli naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.